Proszę Państwa, znajdujemy się w dobrze nam znanym miejscu przy ulicy Mostowej, tu gdzie z wielkim sukcesem miano zlikwidować barszcz Sosnowskiego. Oczywiście wielkich badyli za moimi plecami nie widać, wokół widać jakieś zielsko, widać ścięte drzewa zejściowe, czyli usykające topole osiki i wydawałoby się, że sprawa załatwiona. Rzecz jednak w tym, że nie do końca. Weszliśmy, no nie wiem, 10 metrów od drogi, zerknąłem w krzaczkę i proszę Państwa, mamy go. Siewki barszczu wciąż tutaj są i za rok, może za dwa, będą kolejne wielkie baldachy. A te, które tutaj podziwiałem w 2010 roku, wyrzuciły do tutejszej gleby łącznie co najmniej 1 000 000 nasion i one też czekają na swoją chwilę, żeby skiełkować w stosownym czasie. Ponieważ barszcz w tej chwili na tym stanowisku to taki tytułowy, filmowy, przyczajony tygrys, ukryty smok.